minut. W 21 minucie spotkania bardzo ładna akcja Nigeryjczyków, którzy są faworytami tego pojedynku. Grecy przecież nie wygrali meczu, ba, nie strzelili gola, tracąc aż 8 bramek. I pomocnik George Finidi, grający na co dzień w Ajaxie Amsterdam, posłał potężną bombę w kierunku broniącego po raz pierwszy w bramce greckiej Karakamanisa, trafiając w poprzeczkę. Potem mieliśmy ciekawy moment pod bramką grecką, bowiem po akcji zespołu Nigerii Kalitsakis zagrał do bramkarza i ten chwycił piłkę. Wobec tego Nigeryjczycy wykonywali rzut wolny pośredni z linii pola bramkowego. Podkreślam, z linii pola bramkowego. Starał się wykorzystać tę szansę Rashidi Yekini, wyborny strzelec nigeryjski, ale przestrzelił. W końcowych minutach pierwszej połowy spotkania szybka akcja drużyny greckiej, klasyczna kontra Nigeryjczyków. Amunike, piłkarz o błyskotliwej technice, dostrzegł wychodzącego na pozycję Finidiego, zagrał do niego znakomicie, ten był w idealnej sytuacji, mimo rozpaczliwej interwencji obrońcy Aleksiu i także interwencji bramkarza greckiego Karakamanisa. Piłkarz ten zdobywa prowadzenie dla Nigeryjczyków. 23-letni zawodnik Nigerii zdobył czwartą bramkę w swoich występach w reprezentacji tego kraju. Tak więc po pierwszych 45 minutach Nigeryjczycy, którzy lekko przeważali, prowadzą z Grecją 1-0 na stadionie w Pozsonie. Grecją i w ten oto sposób efektowną bramką Super Orłów kończy się mecz. Zasłużona wygrana Nigeryjczyków. Efektowne bramki najpierw w pierwszej połowie Finidiego, w drugiej części Amokaciego. I oto koniec spotkania. Nigeria zdobywa 2 bramki i 2 punkty, kończąc rozgrywki w grupie D z dorobkiem 6-punktowym. Grecy bez bramki i naturalnie bez punktów. Outsiderzy nie tylko tej grupy, ale całego finałowego turnieju w Stanach Zjednoczonych. To wszystko z Bostonu mówiący Zdorowicz. Dziękuję za uwagę.